można powiedzieć po pierwszej w sezonie porażce? Ciężko, bo w domu jest Raf Lubawa, to samo rok temu, no, feelings. Gramy pierwsza połowa dobra, ale troszkę amatorski, no, ten pierwsza bramki Lubawa. Musimy mieć na głowie, Lubawa nigdy będzie robić fair play, oni nigdy grają, rok temu był to samo, 5 razy na finał. I to był moja wina, no, bo ja muszę dać znać do zawodnicze, no. Ale to są pierwsza połowa ok, ale druga połowa nie możemy grać jak gramy. No, nie jest jak wyniki, jest nie chcemy grać. Nie może być dzisiaj druga połowa, taktycznie rozmawiamy. Ju 15 20 piłki i Iwanek do druga strona. No. Na jedna strona Iwanek nie był najlepszy my dzisiaj podany do góra, ale też my nie chcemy grać. Nie może być, że ja mam jeden pivot i są dwa samoczy, które biega do pivota na to samo session, no. To prowokować ten chaos. To jest administracja mecz. I do Lubawa te dać na druga połowa, bo nie wiem ile, ale na pewno minimum oni mają 60 atak, oni zaczynają, no. Na pewno oni będą mieć okazję, no. I to jest jak zawsze, kiedy nie działa systemu, kiedy nie działa nogi, kiedy nie działa głowa, najlepsza jest grać futsal, jest grać jak drużyna. I ja jestem trochę męczony ten indywidualny. Ten indywidualny, ja mam dobra zawodnicze, ja rozumiem, ale kiedy nie działa, musimy szukać innej sytuacji. Ja nie będę mówił, kiedy oni są super, wygramy, a kiedy nie przegrywamy, ale to musimy mieć na głowie, że musimy administrować ten ostatni 10 minut lepszy. Bo do końca minuta 62 był 1-1. I to jest administracja, nie może ir na Liga Mistrów, jestem drużyna rivala i ja gram mój grę, no. Ale jest gratulacja do Lubawa, oni druga połowa był lepszej, teraz wiemy, że ten Piaz i Lubawa są bardzo dobra drużyna i my jak drużyna musimy dać ten krok do góra, no. Najwięcej w tym spotkaniu było walki. No, jak to w meczach rekordu z Konstraktem się dzieje. Tak podsumowując mecz, pierwsza połowa, trochę problemy z realizacją założeń przy stałych elementach gry. Trochę tam, zwłaszcza pierwsza bramka z tego też tytułu trochę wpadła. Myślę, że o wyniku meczu zaważyła druga połówka, bo widać było, że od początku drugiej połowy naruszyliśmy swoje tempo gry, trochę więcej byliśmy przy piłce, dużo tych koneksji z pivotem, trochę tego spychania rywala w defensywie, zwłaszcza w ataku pozycyjnym. Natomiast rekord w większości akcji się ograniczył do tego, żeby tą piłkę wyrzucać. Te piłki nie dochodziły, my znowu kontrolowaliśmy grę. Mało było tych strat, z których żyje czasami też zespół rekordu, więc te elementy, które chcieliśmy, one lepiej trochę nam wyszły w drugiej połówce. No i suma summarum udało się później zamknąć ten mecz też dobrą organizacją gry przewady rywala w grze 5-4. Podobnie zaczynała się historia ubiegłego sezonu. Wywieźliście z Bielska Białej 3 punkty jak dziś. Dokładnie, to jest sezon zasadniczy, więc jeszcze sprawa jest otwarta, ale na pewno cieszy to zwycięstwo, bo jednak na bardzo trudnym terenie u mistrza Polski zdobyć 3 punkty to nie jest coś prostego, także fajnie, bo uważam, że tym budujemy morale w zespole i jak widać wszyscy się z tego cieszą. Mikołaj, to spotkanie może nie rozczarowało, ale też na pewno nie oczarowało kibiców. No na pewno, ale spodziewaliśmy się takiego spotkania. Powiem szczerze, że w drugiej połowie, tak o 35 minuty, tak myślałem, że to będzie mecz do jednej bramki. Później zaryzykowaliśmy, padło tych bramek trochę więcej. W pierwszej połowie myślę, że wyrównany mecz. No zaś w drugiej, tutaj myślę, że przewaga Konstraktu zdecydowanie wygrywa.